Przecież to byli gorsi oprawcy od Hitlera, bo nawet Hitler w tak okrutny sposób nie mordował. Od blisko 20 lat nasz program współpracuje z wieloma europejskimi policjantami. W naszym studiu gościliśmy m.in. przedstawicieli Skotland Yardu, policji Niemiec, Belgii, Włoch, Holandii, Czech. Współpracujemy też z wieloma telewizyjnymi programami podobnymi do naszego magazynu 997. Między innymi bardzo bliską współpracę mamy z czeskim programem Na Stopę, czyli Po Śladach. Dobry wieczór, Michał Fajbusiewicz, witam Państwa. Dziś gościmy w naszym studiu jednego z autorów czeskiego programu Na Stopie, Jiří Szlachta, który przyjechał z prośbą kierowaną do Państwa. Chcemy zapytać widzów, czy nie znają osoby, która popełniła poważne przestępstwo na północy Czech. I ma być to Polak. To ma być Polak. Szczegóły w drugiej części naszego programu. Jednoręki bandyta. Te dwa słowa pewnie Państwu są znakomicie znane, codziennie powtarzane przez polskie media. Jednoręki bandyta to popularna maszyna do gry, gdzie można wygrać różne sumy pieniędzy. Hazard dla niektórych jest czasami chorobą. Ale czy niepowodzenie w hazardowej grze może pchnąć do zbrodni? Na to pytanie na razie nie udało się odpowiedzieć śledczym ze śląskiej policji. Sosnowiec. Wieczór 14 stycznia 2009 roku. Mieszkania państwa Czajkowskich. No to cześć ojciec, dobrej roboty. Czesiu, kanapki, zaczekaj. To normalny dzień, jak każdy jeden. Zadowolony, zebrał sobie reklamóweczkę swoją, zabrał sobie owoce na nockę. No i po prostu wyszedł. Ostatni raz mojego męża widziałam o godzinie 20:50, szedł do pracy na noc, 14 stycznia 2009 roku. Nic nie zapowiadało, że coś się wydarzy. Kilkanaście minut później, bar z automatami do gry. O, jesteś, Cześć, fajnie, cześć. Masz tutaj, ci zostawiam. Dobra, telefony. Się spieszysz, rozumiem, nie? Słuchaj, masz tu napadówę. Aha. Bieżące rzeczy z tych. Słuchaj, kasetka. 2,5 koła, tak? No przelicz. Tylko szybciutko, bo no muszę lecieć. No do kasy jednak już. To co, zgadza się, tak? No jest piąteczka, dobra. Jest, okej, okay, dobra. Pilnuj interesu. I do rana. Rano jestem, spotykamy się. Trzymaj na razie. Się, okay. Był to salon gier, był tam pracownikiem obsługi tego baru. Po prostu robił kawę, herbatę graczom, to było gratisowo. No i wiadomo, że dozorował tego. Salon gier w Sosnowcu. Około godziny 3 nad ranem. Rozmień to pan. Na 5 dych też można wrzucić do automatu. Ja nie pytam, czy można wrzucić, czy nie można. Rozmień mi to, dobra? Dobra. Chwila, tylko wpiszę. 3:20. Można szybciej? Już, dobra. 5, tak. Jest. Obudziłam się o 6:30. Czekałam do za 27, ponieważ mąż tak o tej godzinie wracał. Poczekałam jeszcze chwilę. Mąż nie przychodził. Wyglądałam od okna do okna, czy idzie od tramwaju, czy idzie od autobusu.
No męża nie było, więc zaczęłam wydzwaniać. Dzwoniłam, nie pamiętam, może z 50 razy. Na męża telefon komórkowy, na służbowy telefon. Wysłałam do męża SMS-a. Gdzie jesteś? Odezwij się. No i to było bez echa. Sosnowiec. Bar z automatami do gry. Kilka godzin później zjawia się zmiennik Czesława Czajkowskiego. Dobry panie Heńku. Czego pan tu stoisz? Nie wchodzisz do środka. Wczoraj porządziłem starczy. Się pan zdecyduje, zapraszam. Dobrze, tak? Dobrze. Trzymajmy na chwilę naszą inscenizację filmową dotyczącą tej zbrodni. Już na pierwszy rzut oka widać, że morderca miał bardzo, bardzo dużo czasu, aby pozacierać ślady zbrodni. Lecąca woda z kranu świadczy o tym, że najprawdopodobniej przed wyjściem zmył krew ze swych rąk, najprawdopodobniej też z odzieży. Ale czy morderca nie popełnił jednak jakichś błędów na miejscu zbrodni? Zapoznajmy się z policyjnymi ustaleniami. No i sprawdzając zeszycie o 3:20 jest wpis, że tam ostatni klient był. No ja nie sądzę, żeby go tam wkurzył jakoś mocno. No może mu coś dogadał, ale to dla żartów tylko. Tam nic więcej, tam nie miało miejsca. Znaleźliście coś? Nie, dalej szukamy. Co na pierwszy rzut oka możesz nam powiedzieć? Na pierwszy rzut oka widać, że facet ostro walczył. Kilkadziesiąt ran kłutych. Nie miał żadnych szans. Nożem? Nożem albo jakimś innym ostrym narzędziem. A jak myślisz, ilu ich było? Myślę, że mógł być jeden rosły mężczyzna. Spokojnie dałby radę. Mogło być też kilku. Zwłaszcza, że automaty do gier są przesunięte spod ściany pod okno, więc myślę, że jeden mężczyzna by tego nie zrobił. Jurek, mogę cię na chwilę prosić? Gdy zajechałem na miejsce, zobaczyłem kilku policjantów przed budynkiem. Po prostu pomyślałem sobie, że coś się stało. Zaszłem tam pod ten bar, zaczynam otwierać drzwi. Panowie powiedzieli mi, żeby do środka nie wchodzić. To pan się pulta. Ty, po pierwsze nie pulta, tylko nie chcesz mnie puścić do środka, nie chcesz mi powiedzieć, co się dzieje. Po pierwsze, jakie ty, nie przypominam sobie, żebyśmy razem jeździli na ryby. Za chwilę będziesz leżał na glebie, jak się nie uspokoisz. Pan tu rządzi? Dlaczego nie chcecie mi nic powiedzieć? Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania żadnych informacji. Proszę pana, ale to pracuje mój ojciec. To był na nocną zmianę, nie wrócił do domu, wy tu stoicie, nie wiem, co się dzieje. Niech pan pozwoli z nami. Dzień później. Komenda policji w Sosnowcu. Mamy brutalnie zamordowanego Czesława Czajkowskiego, 56 lat. Wiemy z zapisek, że ostatni klient był w barze o 3:20. Skąd wiemy? Bo zwyczajem pracowników było zapisywanie w zeszycie każdego, kto siadał przy maszynie. Możemy więc założyć, że zabójcą był ostatni klient. Więc trzeba ustalić, kto tego dnia był w barze. Już po części to zrobiliśmy. To jest osiedlowy bar, tam się wszyscy znają. Właściwie brakuje mi tylko dwóch osób, które były tam w trakcie dnia, no i tego gościa z 3:20. Moim zdaniem to jakiś wariat albo psychol. Szerzej. Trudno założyć motyw rabunkowy, bo w kasetce było 2,5 koła, jak przyjechaliśmy. Do tego telefony na barze, nic nie zginęło, tylko jakieś marne fajki. A jakby chciał go puknąć, to zrobiłby to szybko i by wybiegł. A nie transzolił się z maszynami ciężkimi po całym barze, zasłaniając okna. Ten pracownik jeszcze uciekał do toalety, a ten go dopadł i 30 ran kłutych nożem? Nie, to coś tutaj mi nie gra w tej sprawie. To jakiś wariat. Wariat czy nie wariat? Sprawdźcie mi z samego rana. Dostałem sygnał naszego informatora. Ten koleś kręcił się koło baru w nocy. Bawił się nożem. Jest u nas notowany. To może być srop. Kilka godzin później. Przepraszam, dzień dobry. Policja. Zna pan tego człowieka? Kręci się gdzieś tu w koło.
Tam. Komenda policji w Sosnowcu. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to zrobiłeś, gnoju? Co zrobiłem? Każdy potrzebuje kasy w dzisiejszych czasach. Nic nowego. Chcecie, to mam oddam. Mi nie zależy, sobie znowu zarobię. Ale życia człowiekowi nie zwrócisz. Jakiego życia? Co ty do mnie mówisz? Mnie tylko najbardziej zastanawia, dlaczego 30 razy śgnąłeś go nożem. Co? Jakie 30 razy? Jakim nożem? Człowieku, tylko torebkę buchnąłem. Normalne, nie? A co ty pieprzysz? Jaką torebkę? Powiem ci, co zrobiłeś. Co zrobiłem? Po 3:20 zadźgałeś nożem pracownika baru Czesława Czajkowskiego. Nikogo nie zabiłem, żadnego człowieka nie zabiłem. Weźcie, przestańcie, nie wmawiajcie mi żadnej głowy. Komisarzu, wychodzi na to, że mówi prawdę. Wysłałem patrol, byliśmy u niego, zrobiliśmy rewizję, znaleźliśmy torebkę, dokumenty i rzeczy z torebki. A mówiłem, że nikogo nie zabiłem? No. Dycha to dycha, ale główki mi nie przybijecie. Za to i tak posiedzisz. Tyle to mi koło pędzla lata. A zabierz mi to, ścierwo! No wstawaj! Ale się ciągnie. No i się zesrało. Jedyny podejrzany. Trzeba zacząć od początku. Podejrzany jest rzeczywiście jeden. Ale to ten facet, który o 3:20 wszedł do baru. Jak na razie policjanci stracili ostatnią nadzieję na szybkie znalezienie mordercy. Co więc wydarzyło się w barze w nocy z 14 na 15 stycznia? Rozumiem mi to jeszcze. Ciężko coś dzisiaj, co? Co, nie idzie dzisiaj coś, nie? Nie ma szczęścia. Gówno się to obchodzi. Moje pieniądze, moja gra, nie? Spokojnie, to tylko granie. Chłopie, spokojnie. Kasa jest, zostaw kasę, to! Za moją piątkę grałem. Co za twoją piątkę, frajerze? Masz piątkę i spadaj. Jaką dobra? Piątkę? Ty, uspokój się, bo na policję zadzwonię, dobra? Co na policję? Co na policję? Co na policję? Wydaje mi się, że był spokojny, ale myślę, że jeśli by na przykład ktoś tam wszedł i próbował coś demolować, czy ukraść, no to jak normalny człowiek, jak mężczyzna, to pewnie by zareagował, broniłby tego swojego miejsca pracy. Tam kasę. Wyluzuj, dobra? Trudno mi powiedzieć naprawdę, kto to mógł zrobić, w jaki sposób to zrobili, to naprawdę nie wiem, kto to mógł być, naprawdę nie wiem. Chciałabym im powiedzieć, że skoro mieli odwagę zamordować mojego męża w taki okrutny sposób, więc niech mają odwagę i idą i się przyznają. W 24-letniej historii naszego programu zaledwie 3 razy zdarzyło się tak, że morderca po emisji naszego magazynu sam zgłosił się na policję. Chciałoby się, żeby w tej sprawie ziściła się
prośba czy też życzenie pani Czajkowskiej? W tej sprawie zrobiliśmy bardzo wiele. Zbadaliśmy wszelkie możliwe ślady, które pozostały na miejscu zdarzenia. Przesłuchaliśmy świadków. Również w pierwszej wersji wydawało się, że mamy wyjście na sprawcę. Przesłuchiwane były osoby... Co to znaczy, że wydawało się? To znaczy, że były osoby, które tutaj w tym zakresie dostarczały nam takich informacji, które wskazywały na poszczególne osoby, które mogły dokonać tej zbrodni. Jednak wszystkie te rzeczy, wszystkie te czynności, które podejmowała policja, nie doprowadziły do chwili obecnej do wykrycia sprawców tej zbrodni. No to wiemy, bo ta sprawa by nie trafiła do naszego magazynu, gdyby było inaczej. Mimo pomocy mediów, mimo ogłoszeń, które ukazały się w mediach, również na życzenie prokuratury rejonowej w Sosnowcu, mimo nagrody wyznaczonej przez komendanta miejskiego policji w Sosnowcu, w wysokości 5000 zł, w dalszym ciągu podejmujemy czynności, które mają na celu wykrycie sprawcy bądź sprawców tej zbrodni. W związku z tym apel do wszystkich Państwa. Zdarzenie ma miejsce, przypomnę, 14-15 stycznia tego roku. Być może ktoś, no sprawca zadał tyle tych śmiertelnych ciosów, na miejscu zdarzenia było tyle krwi, że no, jest rzeczą niemożliwą, żeby sprawca mógł po prostu umyć ręce i wyjść i nie zostały na nim żadne ślady. Więc zwracamy się do Państwa, czy ktoś może kojarzy, być może widział osobę, która jest właśnie zakrwawiona, która ma zakrwawioną odzież. Tutaj też apel do innych właścicieli salonów gier. Doszło do podobnych zdarzeń w innych salonach gier, gdzie miały miejsce groźby przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Program kryminalny czeskiej telewizji Na Stopę zwrócił się do nas z prośbą o pomoc, bowiem Polak jest podejrzany w sprawie napadu dokonanego 2 lata temu. Stacja benzynowa w Hradku nad Nysą jest oddalona od Liberca około 20 km, które autem przejedzie się w kilka minut. Bardzo blisko stąd jest również do Polski i Niemiec. Właśnie umiejscowienie stacji benzynowej w sąsiedztwie trzech granic ma wpływ na prowadzenie tego śledztwa. Był sobotni ranek, dla wielu spokojny, wolny czas. Właścicielka i pracownica w jednej osobie otworzyła stację około 17:30. Do godziny 8:00 obsłużyła tylko kilku niemieckich klientów, którzy jeżdżą do Hradku, chcąc zaoszczędzić trochę pieniędzy na tańszym jedzeniu i paliwie. Około godziny 8:00 rano przyjechał mąż właścicielki. Było to całkiem normalne, taki poranny rytuał, kiedy siadł przy stoliku, który jest na prawo przy wejściu do stacji, wypił tam kawę i zjadł śniadanie. Siedział i jadł. Kroiłem sobie i mówię do żony, popatrz, ktoś idzie pieszo. Myślałem, czy nie idzie kupić małego kanistra i po benzynę. Był rosły, wyglądał normalnie, czysty, porządny. Przyszedł, nie przywitał się. Szedł tam, do tyłu, tam, gdzie są oleje i przykucnął. Powiedziałem sobie w duchu, że chyba przyszedł się ogrzać. Mężczyzna mówił po polsku, chciał jakiegoś oleju, jakiegokolwiek. Możliwe, że użył też jakiegoś określenia. Obsługa powiedziała mu, że to mała stacja, że nie mają takiego wyboru i skierowała go do stacji benzynowej w sąsiedztwie. Mężczyzna posłuchał i poszedł. Po 15-20 minutach wraca. Mówię żonie, że wraca i że na pewno będzie chciał iść do ubikacji. Nie dawaj mu klucza. Takie przeczucie miałem w sobie. Wyskoczył, obrócił się o 180 stopni i uderzył mnie tu. Tutaj czułem czubek noża. Miałem instynkt, żeby się uchylić, a tutaj nagle czuję takie ps. Wstałem, a on mnie trzymał i szalał. Tylko mnie, ja nie wiem ile razy, nie liczyłem. Ostrze mu się złamało i wypadło.
byłem między drzwiami, więc krzyczałem: policja, policja. Mimo odniesionych ran, pan Żana może mówić o szczęściu. Pierwsza rana, która przebiła klatkę piersiową tylko o kilka milimetrów, minęła ważne arterie. Ten człowiek z nożem był szczupłym, krótko ostrzyżonym blondynem. Wyglądał na 30 lat. Miał czarną kurtkę do bioder z białym i żółtym paskiem z przodu i z jakimś napisem na plecach. Skąd pewność, że to był Polak? Przecież mógł ktoś podszywać się pod Polaka. Ta pewność nie istnieje. Taka pewność nie istnieje. W tej chwili jedyną pewność, czy to był Polak, czy nie, ma tylko sam przestępca. To hipoteza, którą postawili detektywi na podstawie wypowiedzi osoby będącej świadkiem tego przestępstwa, a która stwierdziła, że człowiek, który przyszedł na stację benzynową, używał polskich słów. Jest to miejsce położone blisko polskiej i niemieckiej granicy. Sprzedawczyni bardzo często spotyka niemieckich lub polskich klientów i odważyła się stwierdzić, że rozpozna język polski i rozpozna tę melodię, że to był rzeczywiście Polak, a nie ktoś, kto go udawał. Ale jest to tylko hipoteza. Powiedz o cechach charakterystycznych wieku tego człowieka. No, był to młody człowiek, który reagował... Był to młody człowiek, który reagował bardzo zaskakująco. Jest możliwe, że był pod wpływem narkotyków, ponieważ ta reakcja była nieadekwatna. On w zasadzie w ogóle nie reagował na człowieka, który siedział obok i napadł go bez żadnego słowa. Cały czas rozmawiał z właścicielką tej stacji, a nie z jej mężem, który jadł tam śniadanie. Z pewnością był to ktoś, kto potrzebował zdobyć pieniądze. Spróbował, ale mu nie wyszło. Mógł to być bezdomny lub narkoman, który potrzebował pieniędzy. Po prostu chciał spróbować. Nie, może nie! Za tydzień będę prosił państwa o pomoc w zatrzymaniu mordercy, którego ofiarą był Witold Szeląg z Sanoka. Bardzo liczę na państwa pomoc i obecność przed telewizorami.